Przenosimy się na Słowację. Sąd podjął decyzję o areszcie dla Jura C., któremu postawiono zarzut zamiaru popełnienia zabójstwa z premedytacją premiera Roberta Fico. To policyjny kordon wraz z oskarżonym Dziś zapadła ważna decyzja specjalnego sądu karnego, który przychylił się do wniosku prokuratora by Jurajce trafił do tymczasowego aresztu. Za usiłowanie morderstwa pierwszego stopnia grozi mu 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie. Na teren sądu nie mogli wejść dziennikarze, media nie mają dostępu ani do adwokat z urzędu, ani do prokuratora nadzorującego sprawę. Oskarżony pracował wcześniej jako ochroniarz, dlatego miał zezwolenie na broń. Był też pisarzem, na razie nie są znane jego motywy. Coraz więcej wiemy natomiast o stanie zdrowia premiera Fico, który przeszedł kolejną dwugodzinną operację. Stan zdrowia premiera jest stabilny, jest to jednak nadal poważny stan. I warto nadmienić, że wczorajsza operacja, która trwała dwie godziny, dała pozytywne rokowania co do poprawy jego zdrowia. Mówiła słowacka minister zdrowia, premiera miały trafić cztery z pięciu strzałów.